Cześć wszystkim, znowu Pomyśl 7, a tutaj zagrajmy w Arcanum Multiverse Edition. Arcanum zdominowało ankietę na następne Let's Play, więc nie będziemy grali. Multiverse Edition to zbiór fanowskich patchy i poprawek do Arcanum. Najważniejszy z nich, który już możecie widzieć, to zwiększona rozdzielczość w grze, która nie do końca wszędzie działa, ale to, co działa, działa spoko. No, poza menu głównym, jak widzicie. Grać można w praktycznie dowolnej rozdzielczości, ale powyżej 720p rzeczy na interfejsie robią się trochę za małe, jak na moje widzimisię, więc ja będę nagrywał 720p. Jeżeli wam to nie odpowiada, no cóż. Wujek Punio jest już po 30 i w zeszłym roku dorobił się okularów, więc jeżeli chcielibyście, żebym przez kilkadziesiąt godzin patrzył w mikroskopijny tekst, musielibyście mi za to zapłacić. Dobra, ponadto druga zasada to będzie drugie moje przejście Arcanum, które nagrywam, więc będę to grał tak, jak się gra w gry RPG za drugim razem, czyli dużo tekstów będę przeklikiwał, pomijał, nie będę czytał wszystkiego. A poza tym, jak widzicie, gra sama jest po angielsku, ponieważ tylko angielską wersję językową obsługuje Multiverse Edition. Jeżeli którykolwiek z tych rzeczy jest dla was problemem, to mam już jedną serię z Arcanum, którą nagrałem parę ładnych lat temu, ale myślę, że nadal można coś z niej wyciągnąć. Jeżeli chcecie poznać fabułę Arcanum po polsku, co się dzieje w tej grze, i nie widzieliście tej oryginalnej serii, to myślę, że dużo lepiej byłoby, żebyście się zapoznali z nią. Ponieważ tutaj dużo będę pomijał. Zakładam, że już wiecie, czym jest ta gra, jaka jest ogólna jej fabuła. Po prostu będziemy się bawić czymś, czym jeszcze nie pokazywałem wcześniej. I sam w sumie też nie grałem. Dobra. Więc tak jak zapowiadałem, będziemy grali technologiem. Jest dużo rzeczy, które można zrobić jako technolog. Dużo jakby specjalności, których może technolog się rozwijać. Mnie najbardziej interesuje technolog nastawiony na bronie, ponieważ myślę, że to jest duża różnica od tego, jaki pierwszy raz graliśmy grę. Więc będę tworzył właśnie technologa nastawionego głównie pod bronię. Stawia to nam kilka problemów na początku. Mianowicie, głównym problemem na początku jest amunicja. Ponieważ nie możemy na początku sami produkować amunicji, a ta w sklepach jest trochę droga. A poza tym nasza postać nie jest zbyt celna, nie ma zbyt silnych broni, więc amunicja będzie schodzić szybko. Więc na początku nie będziemy za bardzo korzystać z broni, ale to za chwilę zobaczycie. Tak, tworząc postać, brałem krasnoluda. Krasnolud to taki najbardziej stereotypowy technolog Arcanum. Mam kilka bonusów przydatnych dla nas. Mianowicie ma bonus do wszystkich zdolności technologicznych. Ponadto chyba ma troszkę zwiększone nastawienie technologiczne, co w sumie niewiele zmienia. No a poza tym, no cóż, to taki stereotypowy krasnolud. Dobra, Multiverse Edition odblokowuje nam kilka nowych portretów dla krasnoluda. Ich nie było w oryginalnej grze, nie wiem czy ten był, zdaje mi się, że nie. Ale wygląda całkiem spoko, więc jego użyjemy. Co do przeszłości, Multiverse Edition odblokowuje też nowe backgroundy przeszłości postaci. Przeglądałem je wszystkie i praktycznie każdy zawiera coś, co nam daje nam coś, co się przyda, ale zabiera nam coś, czego też chcielibyśmy używać. Ostatecznie stwierdziłem, że jednak nie będziemy zwykłym zjadaczem chleba, będziemy protegowym szarlatana. To nam daje kilka rzeczy. Po pierwsze, zwiększa nam charyzmę o 6, więc to zaspokoi nasze potrzeby na charyzmę przez długi czas. Da nam to maksymalną liczbę towarzyszy 3. A mimo, że gram technologiem, zawieram
postanawiam, że tak, że będę maksował charyzmę i chcę mieć bardzo dużo towarzyszy. Ponieważ tak, grając złym technologiem będziemy mieli dostęp do nowych towarzyszy, złych towarzyszy, których nie mieliśmy w naszym pierwszym przejściu. Część z nich jest dosyć ciekawa, więc chcąc pokazać jak najwięcej złej ścieżki, też dobrze jest zahaczyć o jak najwięcej złych postaci, ile się da. Więc charyzma nam się przyda. Dostajemy dwie kary, do siły i do wytrzymałości, ale krasnolud niejako trochę neguje te kary, ponieważ on ma plus jeden do obu tych statystyk, więc nadal nam za bardzo nie spadną zbytnio. A ponadto aż tak bardzo nam nie potrzebna ani siła, ani wytrzymałość, o tym za chwilę. Dodatkowa kara jest taka, że dostajemy karę do wszystkich combat skills. Zaraz zobaczycie. I tak, robiłem żadnej ankiety, może powinienem, jak powinna się nazywać nasza postać. Ale myślę, że cokolwiek byśmy nie wybrali, byłoby to dla kogoś krzywdzące, więc krasnolud będzie się nazywał Karl. Dobra, więc tak, do właściwych statystyk. Dobra, to 16 to jest chyba właśnie od krasnoluda, ale nastawienie technologiczne za dużo nie daje nam nic na początku gry. I za dużo nas też nie każe, więc to na razie nie ma znaczenia. Jeżeli ktoś nie pamiętał, nastawienie magiczne zwiększa siłę czarów, a nastawienie technologiczne sprawia, że stajemy się odporni na czary oraz możemy korzystać z bardziej zaawansowanych technologicznych rzeczy. Bez tego ich korzystanie byłoby niemożliwe. Dobra, tak, co chcemy robić? Tak, po pierwsze, ponieważ nasz krasnolud na początku, tak jak mówiłem, nie chcemy iść w bronie palne, ponieważ na początku będą mało skuteczne, pójdziemy w walkę wręcz. Trochę. Musimy zwiększyć zręczność do 9 i melee skill do 2 razy 2 plusy. Co nam to daje? Daje nam to bazową szansę trafienia około 70%, bez tego... Właśnie, trochę pozgłębiałem się, jak działa ją skillę w Arcanum, kiedy planowałem tą postać. Każdy dodatkowy punkt to jest 4 plus 4 punkty do rzeczywiście do tego skilla, czyli melee, mimo iż kliknęliśmy dwa razy, w rzeczywistości daje nam to plus 8 do zdolności melee. Pod spodem i każdy punkt mele daje nam 5% szansy trafienia, więc razy 2, 4, tak, 4 razy 5 daje nam 20% szansy, coś źle policzyłem, nie, 8 razy 5, 40% większą szansę trafienia, te dwa plusy. Na początku nam to wystarczy, żeby dosyć skutecznie posługiwać się bronią do walki wręcz. Tutaj też wchodzi ta kara. Mianowicie... ta kara za naszą przeszłość daje nam minus 1 do skillu melee. Czyli każda inna postać po tych dwóch plusach miałaby 8. My, ponieważ mamy tą karę za szarlatana, za protegowanego szarlatana, to daje nam minus 1. I mamy w efekcie 7. To zmniejsza naszą szansę trafienia o 5%, więc to nie jest duża kara. Myślę, że mimo to, że posiadamy tą karę, to możemy nadal zainwestować w to mele. Na początku nam się przyda. I cóż, pozostaje nam jeden punkt jeszcze do dystrybucji. Tak, na początku jest kilka rzeczy, które również chciałbym się wziąć. Tak, możemy pójść w rzucanie. Na początku będziemy mieli trochę rzucanych rzeczy za darmo. Ponadto w przyszłości będziemy chcieli zrobić sobie przynajmniej koktajle Mołotowa, chociaż na początku nie będziemy mogli ich jeszcze wytwarzać. Więc kilka punktów w rzucaniu na pewno się przyda. Ponadto będziemy chcieli mimo wszystko iść w Firearms. Tak, myślę, że kiedy dobijemy trzeci poziom Firearms, który będzie wymagał 12 percepcji, to już wtedy będziemy mogli realistycznie zacząć korzystać z broni, bo będą na tyle celne i zadawały na tyle spoko obrażenia, że
będziemy mogli w to iść. Na początku mele chyba jest dużo bardziej wydajne. Dobra, ale ten jeden punkt. Jest jeszcze kilka rzeczy, które... Jest jeszcze kilka innych rzeczy, które chcielibyśmy pójść. Mianowicie elektryczna lampa. Tak, ogólnie drzewko elektryczności. Na drugim poziomie ono ma coś takiego jak Charged Ring, czyli elektryczny pierścień, który daje bonusy do zręczności. Nie wymaga to zbyt dużo punktów do inwestycji, a jest bardzo przydatne, więc możemy pójść w tę stronę również. Z innych szkół za bardzo nie zamierzam inwestować. Herbalizm nam się przyda, ale to inaczej rozwiążemy. Chemia to jakieś płatki z bonusami, więc nie za bardzo. Eksplozje, tak jak już mówiłem, weźmiemy koktajl Mołotowa. Ponadto poziom pierwszej eksplozji będzie potrzebny do produkcji amunicji na przyszłość. Poza tym resztę nie zamierzam za bardzo się to inwestować. Mechanika. To generalnie też nie ma za bardzo zbyt ciekawych rzeczy. Poza ostatnim poziomem, gdzie mamy mechaniczny robot. On jest bardzo trudny do zrobienia. Ale jakbyśmy go zrobili, byłby całkiem ciekawą rzeczą. Więc zobaczymy. Jeżeli na końcu rozwoju nam zostaną jeszcze jakieś punkty, to pójdę w mechanizm i spróbujemy skonstruować sobie takiego robota. Dobra, Smithy, czyli kuźnie, nie wiem jak to ująć, rzeczy do walki wręcz i zbroje i miecze. To są bardzo fajne rzeczy, które moglibyśmy robić dla towarzyszy, ale nie zamierzam w to inwestować. I tutaj to też jakieś rzeczy do leczenia, też nie będziemy w to inwestować. Dobra, na razie to chyba tyle. Wezmę sobie... Może nie. Nie będę sobie zwiększał na razie, brał żadnych dodatkowych skilli, ponieważ każdy dodatkowy skill zwiększyłby naszą nastawienie do technologii, a co by nam na początku tylko trochę przeszkodziło. Ale dobra, to chyba tyle gadania. Dobra, zacznijmy grę. Właśnie, jeszcze początkowe rzeczy. Generalnie nie bardzo lubię kupywać rzeczy w tym sklepie, ponieważ ceny tutaj są zabójcze. I nie ma aż tak zbytnio dobrych rzeczy. Zazwyczaj po prostu zadowalam się laską, która jest bardzo dobra, ponieważ za tym Virgil też ma laskę, więc tak jakby synergują się. Ale ona ma dosyć niską prędkość. Więc wezmę może zamiast laski wezmę miecz. Nie ma aż tak dużo gorszych obrażeń do fatigue. Jakby nie rozumiecie za bardzo, co to jest napisane. D to są obrażenia do zdrowia, a FT to obrażenia dla wytrzymałości. Więc ma trochę gorsze obrażenia do wytrzymałości niż laska, ale nie są aż tak dużo gorsze. A ma dużo lepsze obrażenia do życia i troszkę lepszą prędkość. I nie zbankrutuje nas całkowicie, więc wezmę miecz, na początku nam się bardzo przyda. Quality Sword też byłby całkiem fajny, ale ma tylko plus 1 do prędkości i obrażenia za dużo nie ma lepszych. Poza tym jest dużo, dużo droższy, na początku by nas nie było na to starć. Co na początku to już jeszcze fajne? Generalnie nic więcej za bardzo to nie jest warte. Moglibyśmy też kupić troszkę lepszą zbroję na początek, ale już wziąłem miecz, więc nie stać nas. Poza tym resztę, nic tu jest za bardzo nie jest potrzebnego. Wszystko to dosyć szybko będziemy mogli kupić w Zamglonych Wzgórzach. Dobra, jedźmy z tym.
Help me, please. Oh, thank you, my friend. I haven't got much time. You must find the boy. Find the boy and give him back his ring. He will know what needs to be done. Now listen to me. We had to do it. He did unspeakable things to us, and we had no choice but to do as he said. And there are so few of us left, but the work is almost finished, and then the evil. Oh, you can't imagine. He's coming back to destroy everything. Everything and everyone. Please, just find the boy. Tell him that I escaped. I came back to warn. He will know what to do. You, my friend, it's all up to you. Can't believe it! I mean, you and then the zeppelin and the fire! And the altar says that... Do you have any idea what all of this means? Okej, jeżeli ktoś nie pamięta za bardzo, co się wydarzyło. Byliśmy na pokładzie statku powietrznego Zephyr na jego pierwszej podróży z Caladonu do Tarantu. Statek został zestrzelony gdzieś nad... co się nazywało? Górami... Zapomniałem nazwy. I my jesteśmy jedynym przetrwałym. Znaleźliśmy jakiegoś gnoma, który dał nam pierścień i kazał nam znaleźć jakiegoś chłopca. A zaraz potem napastuje nas ten gość. O czym ty gadasz? You speak! I mean, of course you speak. What am I, a blathering idiot? Wait, what did you say? Maybe I should be writing all of this down. O czym do diabła ty gadasz? I am at a loss here. I don't quite know what to do. I mean, you are the oh, of course you are. I mean, you do know who you are, right? Of course you do. What sort of brainless, half-baked question is that for what do you call yourself? Czy jestem... Czy mnie nie rozumiesz? Twoje bablanie nie ma najmniejszego sensu. Please forgive me. I'm making a bloody mess of this whole affair. My name is Virgil, sir, and I'm new to the Penari religion. Your religion, and I... Oh, wait! I hereby dedicate... Commit my life to the living one. I, Virgil, am at your service, sir. Dobra. Jeżeli chcemy grać technologiem, to rozegrajmy to tak. Załóżmy tak, że nasza postać będzie skrajnie egoistyczna, ateistyczna I coś jeszcze... Tendensem chyba. Wiecie, co mam na myśli. Dobra, co masz na myśli, żyjący? Przestań gadać zagadkami. Yes, of course. You see, you're him. The reincarnation of what's his name? I can never remember. And I'm always getting him mixed up with the other fellow, the bad one. You, you know how all of those old elven names sound the same. Chyba sam za bardzo nie wiesz, starcze. Yes, right. Just give me a moment here. You see, the Penari, that's the religion that was formed around the things that he said. I mean, that you said. Oh, forget it. Let's start at the beginning. Or this beginning, since there is a lot more that came before this. You are the reincarnation of a powerful elf who the Penari worship and whose name is, Tak? Right. Yes, the name. Oh, wait. I remember something. It is written in the scriptures. The living one will live again on wings of fire. No, wait. I think it says... Reborn on wings of fire. Oh, blood and ashes. Why do elves always have to be so damn cryptic?
Dobra, pamiętam, że Virchil był troszkę pierdołowaty, ale nie pamiętam, że był aż tak pierdołowaty, żeby nie pamiętał imienia Nasrudina i Arona Axa. Ja mam problemy z zapamiętaniem imienia, ja to pamiętam. Dobra, czy zapiski mówiły coś o martwym gnomie i pierścieniu? I don't know about the ring, but this business about the evil one returning. As I've said, I don't know a whole lot about the Pinari prophecies, but I think you were supposed to return and fight someone evil. Bloody hell, I should know more of this. Czyli mam być jakąś religijną postacią? To niedorzeczne. Look, I understand this whole thing sounds ridiculous, especially with you being dwarven, but let me just accompany you down the mountain to Shrouded Hills. I can introduce you to my mentor, Elder Joachim. He can explain this all better than I can. I'm rather new to this whole Pinari thing myself. To, że jestem krasnoludem? Co masz przez to na myśli? Nothing. It's just that the living one is the reincarnation of a powerful elf wizard. I can't remember his name, but I think it's carved down on that altar. I'd have thought you'd have been an elf, or perhaps a half-elf. Jak śmiesz porównywać mnie do elfa? Jako krasnolud uważam to za obrazę. As far as I can remember, the scriptures make reference to there being something unusual or unexpected about you when you return. Mówię ci, że nie jestem jakimś elfem, o którym mówisz. You're not actually him, just the spiritual embodiment of his essence or something like that. Dobra, porozmawiamy z tym Joachimem i załatwimy to. The path out of here leading down to Shrouded Hills is down to the southeast. We'll stop by the Pinari shrine on the way out. See if it makes any of this any more clear. We should look for any other survivors before we leave, though. What do you think? Jasne. Dobra, tak naprawdę nie chciałem się pozbyć Virgila. Virgil będzie z nami do końca. I zobaczymy, mam nadzieję, uda nam się zobaczyć mroczną stronę Virgila. Bo Virgil ma zawsze takie same nastawienia główna postać. Jeżeli gramy złą postacią, to pod koniec przeżywa pełną metamorfozę. No to zobaczymy. Dobra, nasze jedyne na razie... Jak to nazwać? Dowody? Pasport na Prestona Radifa. Nic tam oczywiście nie mówi. I pierścień z inicjałami GB, wytworzony przez P. Skyler oraz synowie. Dobra, poprzechodzimy się po okolicy. Zamierzamy... Naszym celem tutaj na razie jest zebrać jak najwięcej doświadczenia, jak się da. Generalnie to będzie zawsze nasz cel, ponieważ... tego chyba nie potrzebujemy. Multiverse Edition posiada kilka usprawnień do gry, które można włączyć lub wyłączyć. Ja włączyłem usprawnienie, które sprawia, że maksymalny poziom postaci został podniesiony z 50 do 100. Więc... więc chcemy zdobyć tyle doświadczenia w grze, ile się da. Bo możemy dzięki temu stworzyć dużo potężniejszą postać, niż zazwyczaj powinno się dać. Dobra. Jest aparat. Nie wiem, co za bardzo chcemy zrobić z tym aparatem. Wiem, co można z nim zrobić, ale nie wiem, czy będziemy chcieli. To jest żarnik, który niedługo nam się przyda. Trochę więcej stali. Ze stalą nie zamierzam nic konkretnego robić, po prostu ją sprzedamy przy najbliższej okazji. Najważniejsza jeszcze rzecz jest gdzieś tutaj, tam. Dobra. Bo już dostajemy karę za oświetlenie. Jak najadę... jest ikonka żarówki, to oznacza, że mamy już karę za oświetlenie, więc poczekajmy do rana. Generalnie chcemy wyczyścić całą tą lokację ze wszystkiego. Naszym głównym celem w tej grze póki co będzie dorobić się ile tylko się da. Dobra. To co widzimy póki co, czyli leczenie Virgila, to jest jego najbardziej przydatna zdolność póki co.
Bez tego, powiedziałbym, bez leczenia na początku, ciężko byłoby przejść jakąkolwiek lokację. Dobra, chyba tyle, jeżeli chodzi o przetrwałych. Oczywiście ten list również będzie nam przydatny w przyszłości. Jest jeden quest z tym związany i tak dalej. Ponadto, tak, stale jak mówiłem, zbieram głównie po to, żeby ją sprzedać. Te zioła, które zbieram, w przyszłości przyda nam się. That's the way to show those bastards I mean good hit, sir. W przyszłości przydadzą nam się do tworzenia mikstur leczniczych. Zwłaszcza przydatne dla technologa. Póki co Virgil może jeszcze nas leczyć w miarę sprawnie, ale w przyszłości, kiedy nasze nastawienie technologiczne będzie coraz większe, będziemy mieli odporność na czary i będziemy mogli już polegać na leczeniu Virgila. Dlatego musimy przygotować się na to, że w przyszłości będziemy się jakoś inaczej się leczyć. Przypominam sobie, żeby przywracanie wytrzymałości było takie szybkie, ale cóż. Multiverse Edition też wprowadza trochę zmian do balansu w grze. Możliwe, że to jedna z nich. What is this? It seems a strange flying device, but much smaller than the blimp. Wygląda na maszynę, która nas zaatakowała. And isn't that an ogre among the wreckage? It seems very unlikely that an ogre would have the intelligence to fly such a complex device. Nie za bardzo miały. Te podczas ataku same się zniszczyły. Do you see that strange amulet that he's wearing? And that symbol on its face? I don't recognize it. Do you? Ja też nie. Something isn't quite right about all of this. I don't remember the scriptures talking about flying ogres and the like. We'd better get to Shrouded Hills and find Elder Joachim as soon as possible. Jasne. And be careful. These wolves are none too friendly. Tak, jasne. Dobra, amulet sobie weźmiemy. Właśnie nie sprawdzałem ekwipunku tamtych innych postaci, które zginęły, ale z tego co pamiętam, żadna z nich nie miała nic przy sobie. Dobra. W każdym razie jest jeszcze mała taka, powiedziałbym. Taki mały szczegół. Jeżeli zamiast tworzyć własną postać, wybierzemy jedną z gotowych postaci. Generalnie wszystkie te zwłoki, które tutaj znajdujemy, to są jedne z tych gotowych postaci. Więc jeżeli wybierzemy jedną z nich, to nie będzie ich zwłok. Tylko po prostu będziemy ją grali. Taka mały szczegół, o który zadbali. Dobra. Idźmy się jeszcze tędy. Jak na razie czyszczenie nam idzie dosyć dobrze. Ale tu głównie dlatego, że mamy te dwa poziomy mele. Bez tych dwóch poziomów mele, walka tutaj byłaby naprawdę bardzo losowa. Przy 50, mniej niż 50% szans trafienia, jakieś 40%, mamy też dużą szansę krytycznych porażek. A tutaj zauważyłem, że chyba w tym Multiverse Edition krytyczne porażki bardzo bolą. Więc walki tutaj, o ile nie mamy poziomów melee i próbujemy walczyć wręcz, to walki tutaj ograniczają się do tego, jak dużego będziemy mieli pecha do krytycznych porażek. Dobra, zapiszmy tutaj. Tak, ponieważ ten gość ma trochę życia, może nam napruć. Dopadnij go, Virgil. Dobra. Dobra, na razie nie korzystam z turowej walki, ponieważ nie jest to zbytnio potrzebne.
Jeżeli będziemy trafiać później na trudniejsze walki, to zacznę tego używać. Dobra, Magic Chest, co masz w sobie? Nie za dużo. Generalnie zawartość tej skrzyni jest bardzo losowa. Czasami się może tam trafić jakaś nawet magiczna zbroja. A czasami, jak widzieliście, tylko parę potek. Nie ma to zbyt dużego znaczenia. Dobra. No chodź tu. Nie uciekaj. Dobra. Nie wiem, co ty, co tam się przytrafiło tobie. Dobra. Gdzieś tutaj jeszcze mamy jakieś wilków, chyba nie. Dobra, na razie nie przekliwałem za bardzo rozmów, ponieważ... Tak, kolejna zasada. Jeżeli rozmowa posiada nagrane kwestie dialogowe, to nie będę jej przeklikiwał. Ponieważ bardzo lubię postaci w tej grze. Ale jeżeli nie będzie, to będę ją dosyć szybko przeklikiwał. Dobra, na godzinę do przodu. Żeby Virgil się wyleczył. Dobra, walki tutaj są trochę losowe, ponieważ tutaj jest ciemno. I dostajemy trochę karę do trafień. Dobra. Saletra, z tego co pamiętam, jest chyba potrzebna do amunicji, nie jestem pewien. Strzały nam się na pewno nie przydadzą. To jest dosyć bardziej interesujący. Rozbudzacz się nam przyda. Potki w sumie też możemy wstawić na pasek szybkiego użycia. Rurka jest potrzebna do pistoletu. Przepraszam. To weźmiemy sobie, z tego będziemy mogli zbudować pistolet. To są potrzebne do pułapek, więc nie będą nam potrzebne. Dobra, możemy je zostawić. Jak mówiłem, nie będę szedł w mechanikę. Właśnie, a pułapki są głównie w drzewku mechaniki. Dobra, iron ore, tak jak mówiłem, no sprzedaż. Siema. Dobra, to wiemy. Bla, 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 bla. Ten gość, który został przeklęty za to, że kogoś obrabował. Dobra, tutaj mamy najciekawsze rzeczy. Dynamit i granaty się nam przydadzą na początku gry. Amunicja, charcoal chyba jest potrzebne do robienia... do robienia amunicji w przyszłości. Revolver Chamber będzie nam przydatny do skonstruowania rewolwera naszego pierwszego. I tutaj jest pierwsza broń w grze. Powiedziałbym najgorsza. TH, z tego co rozumiem, to jest 2 hit. Czyli minus 10% szansy trafienia. Za obrażenia 1,5, prędkość 2. Śmieć. Nie zamierzamy się tym bawić. Tylko tak... Potrzebujemy trochę podzielić się z ekwipunkiem, z Virgilem. Ponieważ nie chcę być przeciążony. To trochę nas spowalnia. Dobra. Będziemy w mieście, to poodbieram te rzeczy. Tak, awansowaliśmy w międzyczasie o poziom, ale tak jak mówiłem, na razie będę chyba... chomikował większość punktów. Będę je wydawał zgodnie z naszymi potrzebami. A na razie nie potrzebujemy nic więcej poza to, co mamy. The altar should clear things up for us a bit. It says... And the spirit of Nazradin shall be reborn on wings of fire in hills shrouded in fog, and fight the last battle with the evil one. Zły?
z tym złym? Kto to jest taki? I'm sorry, but I don't know. I guess we better find out, considering you're supposed to fight him. Staje się coraz ridiculous. Z bardziej, brakuje mi słowa. Z bardziej nieśmieszne, jak idziemy. I know you might not believe in all this, but I do. Might you show me a little more respect? You can leave whenever you feel the urge. Możesz pójść sobie kiedy tylko chcesz. Well, maybe I will, you... No, that's going to get us nowhere. Fine, say whatever you'd like. I suppose you're entitled to your opinion. A opinia jest taka, że ta cała sprawa z Nasruddinem śmierdzi. Więc... What are you doing? Tak, co ty... Zatrzymaj się, co ty tutaj robisz? A kim ty jesteś, żeby pytać? Co ty tutaj robisz? I mean no disrespect, sir, but I don't trust this bastard one bit. Bloody convenient he just happened to show up here just now, don't you think? Co? Excuse my language, sir. Co zalecasz, Virgil? I've dealt with buggers, individuals like this before. Perhaps you'll let me talk with him for a few minutes. Oczywiście tego nie zrobimy. Ja z nim pogadam. Fine. I'm sure you know what's best to do. But be careful with him. I don't like the look in his eye. Zrobię to, co uważam za najlepsze, Virgilu. Dlaczego tu jesteś? A może ty powiesz mi, dlaczego ty tu jesteś? Jestem zemglony z gór, bla 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 bla. Zobaczyłem wypadek i przyszłem tutaj jak szybko, jak tylko mogłem. Naprawdę? Więc nie byłeś w... Blimp? Nazwać? Sterowcu? Co tutaj robisz jako pierwszy na miejscu? Obozowałem tutaj i zobaczyłem wypadek z daleka i przyszedłem sprawdzić. Bla 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 bla. Yes, yes, quiet hunting. Dobra, nieważne co to do niego powiemy. I tak skończy się na tym samym. Dokładnie. Are you blind? What in God's I mean, better luck next time. This man was a hired killer. Someone doesn't want anyone walking away from this blimp crash. No, na to wygląda. Może to ma coś wspólnego z gnomem? Yes. That may very well be the case. It might be a good idea to find out who owns that ring. Tak. Dajmy się do Zamglonych Gór. Yes. Let's go to Shrouded Hills. No, najpierw ograbmy gościa. Ponieważ ma, tak... zapasowy kij. Ma buty, ma szaty. I ma... amulet molochańskiej ręki. Nie potrzebujemy drugiego. Natomiast Virgil, weź sobie na zapas. No, na zapas. To jest dla ciebie upgrade do zbroi. Weź sobie na zapas ki. Wszelki wypadek, gdybyś miał trafienie pudło krytyczne i rzucił to, co masz. I dobra, możemy wziąć lepsze buty, które da nam trochę damage resistance. Te buty chyba się ich pozbędziemy. Właśnie a propos jeszcze rzeczy, których nie potrzebujemy, to nas powinno odciążyć. Nie, nadal jesteśmy troszkę obciążeni. Dobra, nieważne. I tak się udajemy zaraz do wzgórz. Sir, you might wish to consult your map. Dobra. I believe there might be a quicker way to Shrouded Hills. Normalnie bym powiedział Virgilowi, żeby, że wiem co robię. Ale w Multiverse Edition chyba wilki... tak, tutaj spotkamy kilka dużych wilków i chyba one, te duże wilki, dostały jakiś bonus. Pamiętam zawsze, że się przebijałem przez nie bez problemu, ale tutaj przebicie się przez nie samym Virgilem jest praktycznie niemożliwe. Więc idziemy do Zamglonych Wzgórz. Będziemy potrzebowali trochę pomocy w czyszczeniu dalszej części.
dalszej części miejsca za wypadku. Virgil? Joaquim's room is at the end of the hall on the left. Dobra. Good God! What's happened here? These men, I've never seen them before. Jasne, że nie widziałeś. Mhm. Buty na sprzedaż. Nie przyda. Dobra. To już wiemy. Bla, 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 coś tu się dzieje, coś jest związanego z Zephyrem, bla, 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 spotkajmy się w Tarancie. Nie, to nie ten list. Virgil, bla, 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 Shrouded Hills, bla, 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 sterowiec, bla, 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 spotkajmy się w Tarancie. Telegram Office. Dobra, tutaj trochę wydłużyli chyba czas, bo zanim Virgil się odezwie do nas. Sorry to interrupt, but it seems Joaquim has discovered something. These individuals seem to be part of some larger plot. A plot against you. Zawsze pamiętam, że Virgil mi przerywał w połowie czytania listu. Tutaj chyba trochę wydłużyli ten czas. A tak, i te amulety wyglądają na bardzo podobne. Yes, they're the same amulets we found on the orcs in those flying machines. The orcs who shot down the IFS Zephyr. Did they somehow know you were going to be on that blimp? The Elder Joaquim seems to think that they know who you are. I mean, who you really are. Wygląda na to. Powiedz mi, Virgilu, kim właściwie jest ten Joachim? He is, well, someone who helped me out when I needed it. I met him in a small village at a Panari temple. I was, a bit down on my luck. He showed me that you don't always have to take what life gives you. But there's always a better path. And that it's always your choice to travel it. Co masz na myśli, że byłeś, jak to się, jakby to ująć? Uderzyłeś dno. I'd rather not talk about it anymore. But Joaquim is a great man. Well versed in the ways of the Panari. And also in the ways of the world. If he thinks we're in trouble, then we are. Let's get out of here and get to Tarant. Nie. Nie, Virgilu. Posiedzimy tutaj. To jest cała ekspy do zdobycia. Dobra. To na razie tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Pokręcimy się tutaj, porobimy wszystkie questy, żeby zdobyć jak najwięcej doświadczenia. Generalnie taki mój będzie cel. Robić jak najwięcej questów, żeby zdobyć jak najwięcej doświadczenia. Nie wiem, jak bardzo się to będzie przekładać na nasze założenie, że mamy być źli. Ale tak. Ale będę postaram się robić, wykonywać te questy tak, żeby ostatecznie tracić ten alignment i przejść na tą złą ścieżkę. Ale tak jak mówię, naszym celem nie jest po prostu chodzić po miastach i mordować ludzi. No to oby nie bylibyśmy źli, bylibyśmy po prostu psychopatami. To nie jest nasz cel. Chcemy znaleźć jakby ścieżkę, którą możemy wykonywać zadanie i rzeczywiście robić to ze złym efektem i doprowadzić do jak najgorszych efektów na koniec gry. Tak jest moje założenie. Dobra. W każdym razie to tyle. Jeżeli chodzi o ten odcinek, no cóż, mam nadzieję, że wam się spodoba ta seria. Jeżeli macie jakieś uwagi, to je piszcie w komentarzach pod pierwszym odcinkiem, będę je uwzględniał w dalszych odcinkach. A póki co, to dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć!